Cześć, to Matrix, a to kolejny odcinek z Gothica na edycji rozszerzonej. W tym odcinku wracamy do głównego szybu kopalni, ponieważ, jak wam przypomnę, w ostatnim nie zaskoczyliśmy z trasy i przez to przejście przyszliśmy do odnogi z tamtego szybu, gdzie ponoć było dość niebezpiecznie. Słychać było te golemy, znaczy trolle, ziemne trolle oraz pełzacze. Schodzimy teraz niżej, żeby dotrzeć do Jana, czyli naszego szefa tutaj pod ziemią. Ale najpierw mamy do porozmawiania z Aaronem i Snipesem. Zagomeza! Jak leci? Mam dla ciebie pewną propozycję. Spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek rudy. Aha. Możesz mnie czegoś nauczyć. Ha, dawno nikt mnie o to nie pytał. Mogę nauczyć cię opróżniać sakiewki i skrzynię. Skradanie się. To mam. Otwieranie zamków. I kradzież. Nie jest mi to aktualnie potrzebne. Do zobaczenia. W tym odcinku zapisujemy na dwójeczkę. Sprawmy może, żeby Aaron na chwilę odszedł od skrzyni. Zagomeza! Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby kopacze tacy jak nasz drogi Snipes trzymali łapy z dala od mojej skrzyni. Podobno w waszej kopalni są jacyś rabusie. Zamierzają ukraść ładunek rudy. Masz mnie za głupca? Nie odważyliby się na coś takiego! Kopacze znaleźli ogromną bryłę rudy. I co z tego? Powinieneś na nią rzucić okiem. Nie ma mowy! Przysyła mnie Jan. Masz się do niego natychmiast zgłosić. A czego ode mnie chce? To jest taki paradoks. Jakbym mu powiedział, że ma ci wręczyć nagrodę za przykładną pracę, to on by odszedł na chwilę od tej skrzyni, przez co jego praca straciłaby na wartości. Ma ci wręczyć nagrodę za przykładną pracę. Czyżby? Wiesz co? Lepiej już stąd iść! Ma już dość twojego lenistwa. To nic nowego! Nie wiem. Pewnie sam ci to powie. Inaczej po co by cię wzywał? Trudno. W takim razie zajrzę do niego. Przepuść mnie! Snipes. Zagomeza! Należy mi się 10 bryłek rudy. Proszę, zasłużyłeś na nie! A, i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni. Jak dla ciebie, 30 bryłek. A kupię. Wezmę ten klucz. Trafiła ci się nie lada okazja! Zastanawiam się, co ty z tego masz. Zawsze się cieszę, kiedy mogę dać psztyczka w nos któremuś ze strażników. Zresztą, gdyby znaleźli przy mnie rzeczy z tej skrzyni, byłbym martwy. Do zobaczenia. A co tu mamy w tej skrzyni? Mam nadzieję, że coś bardziej wartego niż 30. Fajnie, opłacało się. Ale musicie przyznać, że klimaki kto tutaj jest w tej jaskini. Nie chce mi się schodzić po drabinie jak człowiek. Wolę sobie wyjść jak małpa w skat. Jak Tarzan. Tak zwany.
Za Gomeza! Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. Założę się, że zaschło ci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak! Chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? Proszę bardzo, na zdrowie. Dam mu coś do picia i wtedy sobie okradnę skrzynki. To jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. Wiem, gdzie jest Alef. Alef był w tym bocznym szybie. Tak jest, ów Aron. Hej, ty! Jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej! Zrozumiano? Nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? W rzeczy samej! Nawet nie chcę wiedzieć, skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryłek rudy, jeśli mi go oddasz. Oto twój klucz. Tak, to ten. Masz tu swoje 20 bryłek, zgodnie z umową. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Od tej pory będę cię miał na oku. Aha, i co mi z tego? No niestety, musiałem przerwać to na 5 godzin chyba nagrywanie, dlatego teraz dokończymy sobie ten odcinek. A dokończymy zaczynając rozmowę z Janem. Za Gomeza! Za Gomeza. To ty jesteś Jan? Szef tej kopalni? Tak, to ja. A to moja kopalnia. Więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Myślałem, że to kopalnia Gomeza. No cóż, oczywiście kopalnia należy do starego obozu. Ale tutaj, pod ziemią, jest tylko jeden szef. Ja. Możesz mi opowiedzieć o wydobyciu rudy? Kopiemy dniem i nocą. Dzięki temu wydobywamy około 200 worków rudy na miesiąc, plus jakieś 20 worków, które od razu zostają przetopione. Z rudy, którą dostarczamy królowi, można by wykuć oręż dla nierada armii. Słyszałem, że ruda ma właściwości magiczne. Opowiedz mi o tym. Tak, nasza ruda rzeczywiście posiada właściwości magiczne. Wykuta z niej broń nigdy się nie psuje, a miecze i topory są ostrzejsze niż te wykute ze stali. Każda armia wyposażona w taki oręż ma poważną przewagę w boju. Opowiedz mi coś jeszcze o rudzie. Niestety magiczne właściwości rudy zanikają podczas przetapiania. W hutach Nordmaru znają odpowiednie techniki przetapiania. Ale nawet bez mocy magicznych broń wykonana z naszej rudy jest bardziej wytrzymała i zadaje większe obrażenia niż zwykły oręż. Opowiedz mi o kopalni. Jeśli chcesz się tu trochę rozejrzeć, to radzę ci dobrze uważać. W jaskiniach kryją się pełzacze. Najlepiej trzymaj się głównego szybu i nie przeszkadzaj świątynnym strażnikom. Chociaż przez większość czasu zbijają bąki, to najlepsi sprzymierzeńcy, jakich można sobie wyobrazić podczas starcia z pełzaczami. Postaram się o tym pamiętać. Mam jeszcze sporo roboty. A, i nie przeszkadzaj w pracy moim ludziom. Tylko się tu trochę rozejrzę. Przysyła mnie Diego. Mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. Mogę tak po prostu stąd wyjść? Strażnicy nie będą mi robić kłopotu. Niejaki Lorenzo mówił, że możesz mi nie zaufać. Lorenzo to niech się za przeproszeniem nie wpierdala w moje sprawy. Ta lista jest bardzo ważna i cholernie mi zależy, aby szybko dostać rzeczy, które na niej są. Jasne? Idź już. No. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Na który to ja zapisywałem? Na dwójeczkę. Tutaj sobie jest wszystko obgadam. No to. Zaczekaj, jak już wybierasz się na zewnątrz, to będę miał dla ciebie zadanie.
Mamy problem z dostawami żywności do kopalni. To, co dostajemy z obozu, nie zgadza się z tym, co zamawiamy. Nikt z moich ludzi nie chciał sobie babrać tym rąk. Mógłbyś wyjaśnić tę sprawę? Jasne, od czego mam zacząć? Idź do starego obozu i porozmawiaj z kucharzem Snafem. On przygotowuje żywność, która jest nam dostarczana. Wkrótce się tym zajmę. Pospiesz się. Okej, dostałem kolejną misję. Któż to jest? Grims. O, nowa twarz! Pracowałeś kiedyś jako górnik, chłopcze? Od dawna tu jesteś? Od całych 10 lat. Uwierz mi, dużo już tu widziałem. Stawiłem czoła wielu niebezpieczeństwom, ale jakoś udało mi się z nich wybrnąć. Pamiętam, jak pracowaliśmy jeszcze w pierwszej kopalni, tej, która teraz stoi pusta. Pewnego dnia nie wytrzymały podpory, ale to stare dzieje. Zapewne słyszałeś też o wielu planach ucieczki. Posłuchaj, chłopcze. Wiem, że chciałbyś się stąd wydostać, ale zapomnij o tym. Stąd nie ma ucieczki. Widziałem twarze tych, którzy próbowali sforsować barierę. Nie popełniaj tego samego błędu. Bariera powstrzyma każdego. Nie chcę spędzić następnych 10 lat mojego życia wydobywając rudę. Wcale nie musisz. Może zostaniesz wielką szychą? Kto wie, możesz piąć się do góry. Ale nieważne, jak wysokie stanowisko uda ci się osiągnąć, bariera wreszcie cię zatrzyma. Szukam kogoś, kto nauczy mnie kopać rudę. A, to ciebie Jan ostatnio przyjął do pracy. Nauka będzie cię kosztować kilka bryłek rudy. Nic nie mam. Jan wszystko mi zabrał. Powiedział, że mam wykopać 500 bryłek rudy. Tak? Bo tak powiedział? Jesteś w ciężkiej sytuacji, rozumiem. Tym razem zrobię więc wyjątek. Co tam pisze? Powodzenia. Nawzajem, chłopcze. Nawzajem. Dziękuję. Tu już zwykły strażnik i tu jeszcze Alberto. Za Gomeza! Za Gomeza. Może masz coś, co... Jasne! Widzę, że znasz się na handlu. Skąd pochodzisz? To prawda, mam żyłkę do interesów. Ale skąd pochodzisz? Pochodzę z Korynis. Miałem kiedyś stragan w górnym mieście. Handlowałem najlepszą żywnością sprowadzoną z kontynentu. Liczne statki handlowe specjalnie ją dostarczały na moje życzenie. Niestety, pewnego dnia przez pomyłkę sprzedałem żonie gubernatora Lariusa nieświeże owoce. Kobieta się zatruła i po kilku tygodniach zmarła. Gubernator oskarżył mnie, że sprzedałem to z premedytacją, chcąc pozbawić go pozycji. Oddał mnie w ręce Wulfgara, dowódcy Straży Miejskiej, a po krótkim czasie sędzia skazał mnie na odsiadkę w kolonii. Też miałem przyjemność poznać sędziego. No właśnie, ten sukinsyn nigdy nie postępował zgodnie ze słowem Inosa. Zawsze mieszał się w ciemne interesy. Gdyby nie on, byłbym w stanie wybrnąć z tej sytuacji. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że nawalili moi dostawcy, a nie ja. Rozumiem. Tak, swoją drogą też mi się stoper wyzerował i teraz nowa leci. Więc na stoperze tak jak będzie 20 do 25 to muszę kończyć. Bo tam już mam około tak 8 minut. Szopa Ulberta. Ulbert pilnuje składowiska w starej kopalni, muszę mu przynieść coś do picia. Poczęstowany trunkiem Ulbert powiedział mi, że zgubił gdzieś klucz do skrzyni. Ponoć jeden z kopaczy imieniem Alef miał coś z tym wspólnego. Udaje mi się więc do Alepa. Później i tak zejdziemy sobie tam na sam dół. Bo już tutaj chcę trochę w tej kopalni zabawić.
przydałoby się pójść do tej kopalni przy nowym obozie. Ja ostatnio tak trochę olałem tą sprawę. No ale tam też są misje jakieś chyba. Chyba żeby w ogóle dołączyć do obozu nowego, trzeba tam wykonać te misje i zostać kretem. Tak jak ja teraz zostałem kopaczem. Już mam 22 punkty nauki i nie wiem co z tym zrobić. Znaczy no... Ja wiem co z tym zrobić. Nauczę się walki bronią jednoręczną. Trochę siły mnie zaszkodzi też. Chociaż siły tak do 39. Chociaż nie, bo ja mam amulet założony. To 30. Tak, jak zdejmę amulet to do... Tak bym teraz to do 40, ale jak zdejmę amulet to do 39. Tam dostałem jeden punkt siły za coś, nie pamiętam już za co. Alep, z tego co pamiętam, to jest kopacz będący gdzieś w tych okolicach. Jeśli oczywiście dobrze zapamiętałem. Tak, to jest właśnie Olaf. Za Gomeza! Troszkę to wkurzające, że tak wszyscy krzyczą. Wiesz może coś o kluczu do skrzyni ze składowiska? Cóż, to zależy. Od ilości bryłek rudy, które jestem gotów zapłacić? Szybko się uczysz. Napiszę grę i... Znaczy na pewno ta najtańsza opcja nie zadziała, więc tam środkową. Za Gomeza! Wiesz co? Od... 30 bryłek powinno wystarczyć. W porządku. Tak się składa, że mam ten klucz przy sobie. Dziękuję. Powodzenia. Cóż. Miło się z tą Malew robi interesy. A jak już jestem w kopalni, to... Czemu by tutaj trochę nie pokraść? Wcześniej mi się zdawało, że to był jeden strażnik tylko. Ten tamten na B. Brandwick jakoś tak. Tak sobie myślałem i myślę i... Kurczę, jak ten YouTube dużo wdaje w moim życiu, przecież... Gdyby nie wy, gdyby nie ten mój kanał, to w życiu bym przecież nie grał tyle w Gothica. W tą starą grę. Nie chciałoby mi się, a tak to mam motywację. Jeśli opieram mój kanał na Gothicu. Bo myślę, że to jest dobry pomysł. Co widzę po oglądalności serii z Wiedźminem. Która, lekko mówiąc, nie była zbyt wysoka. Ale motywuje mi to strasznie. Już nie będę wam dziękował, bo już myślę, że dostatecznie dużo razy to zrobiłem w filmiku z okazji 100 subskrypcji. Ale wiedzcie, że to tak jest, że mam motywację właśnie dzięki wam. Tam widzę, że coś na dachu jest jakby tej szopki. Jak to można nazwać, to nie wiem. A nie, to nic nie jest. Okej. Trzeba by jego jakoś wywabić stąd. Za Gomez! Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę! Przepuść mnie! No ja zaraz ci pokażę. Jak potrafię ładnie okraść skrzynki. Ten drugi nie wiem jaki był swój. Ale teraz nie będę sprawdzał tego. Kula ognia? A ta, tutaj już niestety... Muszę jakąś kombinację użyć. Więc dobra. Lewy. Aha, jestem po prostu za słaby, żeby to otworzyć. Więc nie będę próbował tego robić.
No dobra, już wiem co moje. Gdzie mam bryłek rudy? Czy hajs się zgadza? No, hajs się zgadza, prawie 3000. On tam stoi. Ej ty, tam nie było żadnego pieczonego mięsa! Cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. To nie było w ogóle podejrzane przecież, że byś sobie wszedł do twojej szopy po tym, jak ty wyszedłeś? Nie, nic z tych rzeczy. Teraz paczka wytrychów. A, znaczy przy okazji zwiedzania oczywiście tej kopalni. A, tu się dało też zejść. Tam jest kolejna odnoga kopalni, a tutaj dwóch strażników świątynnych. Pewnie masz. Żeby zejść tam na dół, musiałbym zejść tutaj. Może. Natomiast ja chcę zobaczyć, kto jest tam. Ale tam widzę, już są pewne rzeczy tak blisko. A tutaj mamy piekielnika, strażnika świątynnego i Kornabara. Co możesz mi powiedzieć o pełzaczach? Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. Gdyby udało się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem. Niech śnią... Tak sprawdzę tylko, czy da nam jakiekolwiek obrażenia temu pełzaczowi. W co wątpię? Jeśli nawet no, zębaczowi nie potrafi. Chociaż zębacz chyba jest słabszy. A nie mogę. Patrzcie. Tylko nie wiem, czy jest sens teraz z nimi walczyć. Może lepiej poczekać, aż będę trochę silniejszy, nie? Przepuść mnie! Co się teraz będę męczył? Zwłaszcza, że i tak wrócę tutaj, żeby oczyścić całą tą kopalnię ze wszystkiego, co się tutaj znajduje. No doświadczenie nie zając, nie ucieknie. Słaba trucizna tu jest? A ja się męczyłem. Dobra, jeszcze raz. Zapisuję, trudno, jeden z tych... Prawo, 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 lewo, lewo, lewo. Nie. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo. Okej. Okay. A, dobra. Dobra, wczytam grę. Chciałem wziąć po prostu to, ale już. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo. Jeszcze, no niech będzie za 10 minut, niech będzie taki dłuższy trochę ten odcinek. Popatrzę na stoper, tu 16 minut już wybija. To niedługo. Na stoperze, nie na filmie, tylko na stoperze. To jest jakaś odnoga, tam są pełzacze, to niezbyt przyjemne miejsce, żeby tam wchodzić. Na razie w ogóle ograniczmy moją styczność z pełzaczami do zera. Tu jest dużo kruczego ziela, pamiętam, że ono mi się mogło przydać. Bo krucze ziele daje 2 punkty życia. I będę go stosował, bo mikstura się może przydać bardziej. Kim jesteś? Jestem myśliwym, tylko nie takim zwykłym. Poluję na ziemne trole. Ta kopalnia to jedyne miejsce, w którym się je spotyka. A wolna kopalnia? Mimo że jestem członkiem obozu, nie mogę tam wejść. Zresztą nie miałbym po co. Podobno najemnicy pozbyli się już wszystkich troli. Udało ci się spotkać jakiegoś trola? Tutaj? Pewnie, że tak. Jest ich co najmniej kilka. Ponoć jeden ukrywa się w szybie na dnie kopalni. Czemu na niego nie zapodujesz? Trole ziemne są słabsze niż ich krewniacy z powierzchni, jednak dalej stanowią zagrożenie nawet dla doświadczonego łowcy. Potrzebuję jakiegoś wsparcia, kogoś, kto by mnie ubezpieczał i osłaniał. Może ty zechciałbyś mi pomóc? Ale nie teraz, co?
Spróbujmy ten dialog poprawić. Możliwe, że chce jej pomóc. To świetnie, mam nadzieję, że masz jakąś dobrą broń ze sobą. Zardzewiają miecze, nie przebijesz ich skóry. Może poczekaj z tym jeszcze. Ziemne trolle są niezwykle wrażliwe na ogień. Możesz to wykorzystać. Kupiłem w starym obozie kilka zwojów z czarami ognia. Mógłbym się je dać. A co, jeżeli nie potrafię się nimi posłużyć? W starym obozie można spotkać kurierów magów ognia. Kuriera właściwie. Ponoć uczą podstaw magii podróżników. Pomagają zwiększyć energię magiczną czy coś tam. Nie znam się. Tak czy inaczej, może pora na szkolenie. Jestem gotów na ciebie poczekać. To jak, wchodzisz to? Dobra, wchodzę to. Niech będzie, pomogę ci. Świetnie. Tak jak mówiłem, możesz iść do starego obozu i się poduczyć. No chyba, że nie potrzebujesz. Wróć, gdy będziesz gotowy. Tylko niech ci to nie zajmie całego życia. No to zrobimy tak z marszu, chociaż nie wiem. Nie wiem jak z tym moim mieczem. No co, to trzeba będzie powoli kończyć, jednak niech nie będzie ten odcinek taki dłuższy. Pooglądajmy sobie po prostu, co tu jest. Tutaj widać się. Ork niewolnik sobie pracuje. Nie będę mu przeszkadzał. Strażnik. Strażnik, wszyscy się na mnie patrzą tak kiwnie. Nikąd jestem na samym dole tego szybu. Znaczy, chyba tej takiej... Wiesz, nie, tam jest jeszcze zejście i tam jest to dość dobrze zagospodarowane. Myślałem, że tam już nie jest tak zakotane, ale no i tam jest brama i tam... Tam jest po prostu niefajnie za tym przejściem, chyba tak mi się wydaje. Tutaj taki dobry strażnik pilnuje tego, Ashkan. Może tak bardziej, może to lepiej brzmi chyba Ashkan niż Ashkan. No dobra, więc wypadałoby kończyć ten odcinek. Nie chcę po prostu zaczynać wątków, których nie skończę. Więc do następnego odcinka. Cześć.